Cześć, jestem Kuboko, witam was w kolejnym odcinku z Hill Climb Racing. Dzisiaj pomyślałem, że sobie pojadę takim pojazdem Tropi Truck, którego ostatnio niestety nie pokazałem, moim nowym nabytkiem, czyli Budgie, oraz opowiem o jednym pojeździe, który został niedawno dodany. Pomyślałem, że może w tym nowym pojeździe sobie zrobię odcinek, oczywiście, jeżeli byście chcieli. A to po pierwsze. Dziękuję za tą aktywność pod poprzednim filmem, za te komentarze. To, że który napisali się pod filmem, który prezentowałem, tak? Przepraszam za to, co robię, ale naprawdę dziękuję wam za te tym dwóm widzom, którzy napisali mi, że jak lepiej zrobić ten świat. No i myślę, że postaram się zrobić odcinek dla nich. Oczywiście dla was też będzie film, ale oni zaproponowali mi, co mam zrobić. Jeżeli będzie więcej komentarzy, no to zrobię więcej możliwości, o ile czas zdąży, o ile czas będzie dobry. Dobra, przepraszam za ten zamot, ale rozumiecie. Chodzi o ten film, no to myślę, że to nie będzie źle. Jeszcze tak powiem o tym pojeździe, no to jest dobrym pojazdem, tylko opony są drogie do ulepszania. Ogólnie ten pojazd jest drogi do ulepszania. A teraz przedstawimy ten nowy pojazd na Księżycu, którym pokazałem. Nazywa się Budgie. Dobra, jeszcze o jednej rzeczy, której nie zdążyłem wam powiedzieć na tym odcinku, jest to, że zrobię przerwę świąteczną od 24 do 26 grudnia. Jeżeli byście chcieli dłuższą przerwę lub jeżeli byście nie chcieli przerwy, no to oczywiście napiszcie w komentarzach. Ciekawe, czy ktoś tutaj ogląda. Jeżeli tak, to poszukaj jakiejś ankiety, w której jest pokazane ten, jak długo widzowie oglądają moje filmy, że po prostu ile procent oglądających ogląda moje filmy do końca, albo przynajmniej do tak do 99%, bo to jest dla mnie ciekawe, czy ludzie wchodzą tylko na kilka sekund i potem nie chcą mnie oglądać dalej, bo mam taki głos, czy po prostu oglądają mnie do końca, bo są ciekawi, czy po prostu wyłączają podczas połowy, bo robię nudne filmy, no to ja nie wiem, co robię źle, bo ja nawet nie wiem, co robię źle, bo tak po prostu po osobach, to chyba dobrze umiecie, no to ja tak patrząc, że dobry film robię, chociaż nie wiem, bo pamiętam, że to robiło film. Podobno mam do subskrypcji, ale robimy filmy o wiele lepszej jakości. Dobra, ogólnie mogę jeszcze wam pokazać, jakie ja mam specyfikacje na moim urządzeniu do nagrywania. Zostali się skończy, to będzie dobrze. Zebrałem ostatnio, dobra, no to. To teraz wam nie powiem, ale opowiem wam później, dobra. Nie utknąłem, dobrze, jedziemy dalej. Naprawdę dobrze daje radę. Czyli tak, skończę tutaj. Ja za to wam pokażę ten pojazd, który chciałem pokazać, ten nowy, który został niedawno zadany, oraz w jakiej aplikacji użyłam do nagrywania oraz jakie te rzeczy są używane.
czy na przykład grafika, czy jakość filmów, czy wszystko dobre. Niestety tutaj zakończyłem moją jazdę. Nawet ciekawie się wpasowało, tylko tak, tak trochę za dużo tutaj było zdjęcie, a ulepszymy sobie silnik. Dobra, to teraz przejdźmy do pojazdu nowego. No to to jest ten pojazd. No jeżeli byście chcieli, żebym zrobił na samym odcinku, pokazał ten pojazd, no to napiszcie komentarz hashtag przyszłość, no i wtedy na pewno będzie ten pojazd. Dobra, no to już o wszystkim opowiedziałem, no to teraz pokażę wam, jakie aplikacje używam do nagrywania i... Dobra, ogólnie wszystko wam powiem, czym nagrywam. Dobra, no to jest moja aplikacja, nazywa się X-Recorder, ale tutaj na górze to po prostu nagrywarka ekranu, no to tutaj widać, że tutaj są filmy, tutaj są jakieś te zdjęcia seryjne, tutaj edytory filmów. Tutaj widać, jak długo filmy mogą być, już zaraz skończy mi się ta wartość, więc szybko, no to tak. No to tutaj, jeśli chodzi o jakość, no to mam wysoką, 1080 pikseli, 60 fpsów. Nagrywanie dźwięku. 3 sekundy mamy, żeby ten się ogarnąć i zacząć. Dobra, chyba widzicie wszystkie specyfikacje. Pokażę wam jeszcze raz tak powoli. Dobra, to jest wszystko, co chciałem wam pokazać. Zrobiłem nawet ponad to, co chciałem, i żegnam się z wami, to był Kuba Kok. Na razie.